wszystkim, którzy tutaj pod tę warowną bramę przyszli, aby powitać wiosnę. Wiosnę dzisiaj witamy we Wróblewie. Dzisiejsze spotkanie odbywa się pod patronatem burmistrza Wronek. Pan Mirosław Wieczór jest z nami. Brawa. Wiosennie witamy. A dzisiejszą imprezę organizuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich we Wróblewie. Brawo! Strażakami, którzy ochotniczą strażą pożarną we Wróblewie, która zabezpieczy nam te przejście. No i klubem sportowym Kołem Gospodyń Wiejskich, tak, to już powiedziałem. No, cieszę się, że taka gromada tu się zebrała. Pewnie do nas na miejscu jeszcze przy sali dołączy drugie tyle albo więcej. Jeszcze schodzą co niektórzy. Zapraszamy, chodźcie do nas. I za chwilę ruszymy. Ja chciałbym tylko tak organizacyjnie powiedzieć, że tutaj przy tym wejściu między blokami zatrzymamy się, by tradycyjnie uczcić najstarszą mieszkankę Wróblewa. Dzisiaj będzie to pani Gunna. Ona już na nas oczekuje. Przedstawiciele towarzystwa, sołtysem i panem burmistrzem pójdą wręczyć jej upominki z tej okazji. A wszyscy zebrani zaśpiewają jej 100 lat, tak? Jak pokaże się na balkonie i my, no to wtedy na rytm akordeonowej muzyki odśpiewamy gromkie 100 lat. Myślę, że możemy rozpocząć nasz marsz. Tylko niech dojdą do nas jeszcze. Jeszcze goście. Zapraszamy was, chodźcie, chodźcie. Witamy. Witamy Wronki. Zapraszam do orszaku i ruszymy. Muzyczka.